Dobra, ej. Ja myślę, że to jest najwyższy czas, żeby sprawdzić tę druga jebana Milka. Jak to się nazywa? Secret Box. Czy to jest scam? Jeśli w drugiej pierdolonej... Ej, zgasło znowu, coś... Czekajcie, kurwa. Pierdolnie czy nie pierdolnie? Czy kupiłem LEDy, czy co? Nie. Po prostu ustawiłem inaczej światła, niż zazwyczaj są ustawione. Żeby było idealnie pół na pół. Bardzo się starałem, żeby było pół na pół. I powiem wam, że zabawa ze światłem to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. To nie jest łatwe ustawić te światła. Prawdziwy facet w puszczaniu nie myje rąk, tylko bierze bucha, prawda. I tak właśnie zrobiłem. Gdzie jest moja fajka a propos? Zajebiście wiem, starałem się naprawdę. Wczoraj o 21 godziny mniej więcej siedziałem, ustawiłem tego światła, bo on teraz w innym miejscu jest całkowicie niż było wcześniej. Mikrofonem też trochę się bawiłem i z tymi światłami z tyłu się bawiłem. I jak o 21 usiadłem do ustawiania tego wszystkiego, tych jebanych technicznych rzeczy, tak skończyłem o 1 w nocy. Więc no, była zabawa. Pampuszek jesteś, jestem pampuszek. Oczywiście, że tak. Mam wielką dupę, z której jestem kurwa dumny. Dobra, Milka. Kurwa, jeśli tu będzie kolejna zabawka, która będzie pokrywką kurwa na napleta, taką o, no to kurwa skam. Wtedy oficjalnie powiem, oficjalnie, słyszycie, oficjalnie, że Kinder Niespodzianka jest lepsza. Czekaj, tu są te czekoladki, a tu jest zabawka. Skam jak chuj. Skam jak chuj. Ale czekolada dobra chociaż. Ja pierdolę, gdzie mam jakiś nóż pod ręką? Nie, palcem rozerwę. Ale ścierwo, straszne. I to jest kurwa, nie wiem ile kosztuje Kinder Niespodzianka, ale to ścierwo za sztukę, jak kupisz dwie oczywiście naraz, bo jak kupisz osobno będzie drożej, 5 zł. Dychę za to dałem, kurwa. Dychę. Jakiś śmietnik jebany, ja pierdolę. Kto to wymyślił? Nie kupujcie tego nigdy, kurwa, swoim dzieciom, nie? Kolejny, kurwa, daszek. Mam dwa daszki. Gdzie jest, kurwa, ten drugi daszek? Znaczy, pierwszy. Proszę, daszki na penisa. No śmietnik, fuj. Nie wiem, kurwa, kto to wymyślił. To jest straszne. Jakbym był dzieckiem, byłbym tak zawiedziony. Teraz jestem zły po prostu. Albo nasuty. Teraz jestem zły po prostu, nie? No śmietnik. Śmietnik. Także powtarzam, Milka Surprise Box, nie Secret Box, Milka Secret Box, nie kupujcie, nie warto. Czy sobie, czy dzieciom, czekolada fajna, nie, bo to Milka jest kurwa moją najlepszą, ulubioną czekoladą, ale kurwa, czekolady w tym jest 14 gram, reszta to plastik i karton, skam. Z Gredek Piramid, chuj cosplay. Za dzieciaka miałem Kinder Niespodzianek, cały koszt tych zabawek, prawda, ja też. Najbardziej lubiłem Smurfy, pamiętam, nie wiem czemu. Smurfy były sztosem. Dobrze, idziemy w DLC. Pójdziemy w Żelazne na początek, bo tam jest Simpleton's Ring. Gdzie? Kurwa, nie wiem. No znajdziemy, nie? Znajdziemy. I chuj po współpracy. Znaczy, może. Milka, ja waszą czekoladę mogę wpierdalać 24 na dobę. Mogę, to nie to. Mogę zrobić streama, jak wpierdalam waszą czekoladę przez 24 godziny, nie? Powiedzmy, tabliczkę na godzinę, nie? Przez całą dobę. Ale nie wysyłajcie mi tego. Dobra, czekaj. Żeby tu zejść na dół... Okej. Ja nie lubię tego miejsca, jak sobie tak teraz przypominam, bo teraz trzeba się dropić, nie? Trzeba się dropić, a później będzie można od góry cały ten zone obczaić. Pierdolę sobie w ogóle kukłę. Kukle. Sobie HP mieć więcej. Czy planuję jakiś kolejny konkurs? Miał być konkurs na tym ranie, ale zapomniałem wam powiedzieć, więc go nie ma. Miał być plan taki, żeby się strzelali po prostu, ile będzie zgonów na tym ranie. Okej, okay, damage jest. Więc przypomnijcie mi, proszę, jeśli ktoś będzie na kolejnym początku rana, żebym to zrobił na początku kolejnego rana, na ilość zgonów. Czyli przez pierwsze 2-3 dni streama nowego rana będę zbierać od was zakłady. Ile razy... O kurwa. Ale greedy. Będę zbierać zakłady, ile razy zginę przez cały run. Kto będzie najbliżej, ten wygra. Zacznę dzisiaj nowy run. Jeśli dzisiaj skończę wszystkie DLC, to spoko. Jeśli dzisiaj skończę wszystkie DLC, to spoko, no problem. Dobra, teraz się zacznie robić ciepło tutaj, nie? Dosłownie i przenośnie. Panowie... wybuchają, tak? Czy to nie jest jeszcze tutaj? To jeszcze nie jest tutaj, dobra, niżej. Niżej. Co nowego będzie? Kiedy będzie? Nie wiem. Kierownik przywiózł z wakacji w Tajlandii cukierki o smaku duriana.
Prawie cała ekipa się prawie pożygała. Ja bym spróbował. Lubię takie rzeczy próbować, nie? Nawet jak się domyślam, że mogą być... A, to jest jeszcze okej, to jest jeszcze tutaj, spoko. Nawet jak się domyślam, że będą paskudne... O kurwa, no tego nie pamiętałem, że on wyskoczy. Uff, pita jawler fan. Helvete. Ja chciałem go dobić, koniecznie. No i nie warto. W sensie nie warto było się leczyć. Nie warto było się leczyć. A następny ranek i będzie. A nie mówiłem chyba jeszcze, nie? A to nie powiem. A co? Stone Link może nie być głupi, zamiast dwa. Myślisz, że po jednym ataku będę miał już Sager? Bo teraz nie mam, nie? Po pierwszym ataku. A jakbym... Jeśli nie będę miał po pierwszym ataku... Stagera, znaczy nie Stagera. Ja to mówię Stager, to nie jest Stager, nie? Wytrącenia z równowagi. To zmienimy. Ale zobaczmy, niech ma pełne klatki. I hopie, siup. Okej. Okay. Okej, no. Stone Link może być, może mieć sens. Na jakiego bossa idziesz pierwszy? To jest dobre pytanie. Gani! Gani! Bo bossy w tym DLC generalnie, ja mówiłem to ostatnio, więc nie wiem czemu tu przyszedłem, znaczy wiem czemu, po ringa. Bossy w tym DLC będą chyba najtrudniejsze. Poza wkurwiającymi kotami, tak mi się wydaje, będą najtrudniejsze tutaj, w żelaznym. Co tu mamy w ogóle? Mamy Fume Knighta, mamy... Niech on podejdzie sam. Mamy... O kurwa! Chciałem się podrapać. Mamy... Lorda? Nie, jak on tam ma. Ten kurwa whip z kataną. Ser Alon. Mamy Ser Alona i mamy niebieskiego demona. Nie wiem. Bardzo nieironicznie wydaje mi się, że niebieski demon będzie chyba najtrudniejszy z tych trzech bossów. Na SL1 konkretnie. Ser Alon będzie najprostszy. A... No tak mi się wydaje, kurwa. Ser Alon najprostszy. Fium gdzieś po środku. A niebieski smelter będzie najtrudniejszy. Na SL1. Na SL1, bo tego nie można porównywać ze zwykłym ranem, bo na zwykłym ranie pewnie będzie inaczej, nie? Fium po środku? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Znaczy, Fium ma, ma dziwne hitboxy czasem, nie? Tego się trochę boję, szczególnie na tym krótkim jego mieczu w drugiej fazie. Tylko, że jak się ten odblokowuje? Bo żeby odblokować Ser Alona, trzeba coś tam zrobić. Ja nie pamiętam co. No właśnie, w drugiej fazie ma bardzo lingering hitboxy. Właśnie o tym właśnie mówię. Tego się boję, jeśli chodzi o te rzeczy. Okej, okay, sumoni. Idźcie, spiedlajcie tam. Wybuchać, wykurwiaj. No idźcie, o. Nie warto. Nie warto. Jak, masz pozdrowienie od Areczka? O proszę, siemano Arek. Kurwa, Arek. Fajna solówka na tym nowym kawałku. Muszę przyznać. Nie wiem, czy ten, czy Gitek Saturos ci mówił, że mi wysłał, ale wysłał mi wasz nowy kawałek. O, bym się wykurwił. Pierw Fiuma by Alona odblokować, okej. Okay. Chcę się zajebać, muszę Fiuma? No chujowo. Bo żeby Fiuma zabić, kurwa, jest dużo roboty. Chuj dużo roboty, nie? Muszę, czy nie muszę? Muszę na dół mieć konkretnie 4 sztuki tego gówna. Tych dynksów do wyłączania... Jak to się nazywa, kurwa? Posążki na dali, czy kichuj? Coś ten gust, nie? Dobra, chuj, skipujemy to, będziemy skakać. Paweł będzie skakał. Albo rolował. Mówiłem, a to dobrze, to dobrze. To dobrze. A mogę ten? Mogę później na zakończenie streama puścić ludziom ten, wasz kawałek ostatni? Bo ja nie wiem, jak bardzo to jest, wiesz, pod NDA. Czy to jest, wiesz, ten teges. Bo jakby co, to jak Saturus będzie ze swoim zespołem i z Areczkiem właśnie, będą koncertować. Ja już mówiłem, że my, widzowie wszyscy, idziemy słuchać, nie? Idziemy na koncert, idziemy ten, pokazywać cycki. Ja szczególnie pierwszy, bo mam największe. Otwórz, otwórz! A mogę zamknąć teraz, żeby nie przyszli? Papa. Koncert kiedy? No właśnie, ja też czekam, no. Czekam, aż chłopaki coś ogłoszą w końcu. Aby wejść na Alona, trzeba mieć to gówno od starożytnego smoka. Co? Ja smoka zabiłem. Te posążki dalej są chyba na początku DLC, są, ale potrzebuję mieć... Czekaj, właśnie jak to działa dokładnie, poczekaj. Bo są właśnie te
Te bolce do wkładania, kurwa, nie wiem, jak się nazywa, idzie tego szukać. To jest w przedmiotach kluszowych, czy kichuj? Dobry wieczór! Siemano Mirwa, gdzie są te klucze, kurwa, te dingsy? Z Alonem walczysz we wspomnieniu, a Smog daje ci ten wichajster do wspomnień. Ale ja go już zajebałem. I zawsze go zajebywałem, a czy zawsze, dwa razy w życiu. To co, muszę coś innego jeszcze zrobić z tym smokiem? Skoro jest martwy już? Bo nie rozumiem. Czy ja to już mam? I mówisz to po prostu for fun. To jest to, clean kuźni! Ja śpiewać ani pokazywać cycków nie zamierzam. Co innego napierdalać pogo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Można i tak. A ja jedno i drugie będę. A co, stać mnie, nie? Ale na backstage do chłopaków nie pójdę. No wybuchnijcie, kurwa, w końcu. Idź, idź! No właśnie, kurwa, no właśnie. O jeby. O kukły, ej! Kukły dropią z tych kolesi z beczkami, czy i chuj? Masz już go. Aha, no to git. To chillera, to chillera. Nie, bo wystraszyłeś mnie, że... Ała, że potrzebuję itema, którego nie mam jeszcze. Tracking, tracking, dobra. O ty kurwo! Jebana dziwko, tak? Tak uważasz? Dawaj tu itema. Testus plus 8, okej. Okay. Ja mogę cytki pokazać, wszystkie geje i zboczone baby się podierają. No i gitara, stary, ej. Zajebiście. Kurwa, jakbym ja grał w zespole jakimś, który robi koncerty, czy mężczyzna, czy kobieta, czy płeć niezidentyfikowana, gdyby na moim koncercie pokazała cycki, to bym powiedział, to był dobry koncert. To był dobry koncert. Ognisko, tak, tak, tak. Skąd ja przyszedłem? Mam iść chyba przez te drzwi pewnie, co? Czy to res, remurd? Nie, to... To Marta. To Marta najlepiej to potrafi, nie? Marta L. Nie będę głośno nazwiska mówić. Dziwieszłam do harem w Asasynku Mirage, też fajnie, no i gitara. Tak jak ten, w wielu grach w sumie można takie rzeczy zrobić, nie? W Wiedźminie, chyba nawet w Wiedźminie 1 można było do haremu jakiegoś iść? W trójce na pewno, już nie mówię o Cyberpunku, bo tam to już w ogóle. Haremy są standardem. Weź, umrzyj. Bo mnie stresujesz. Kukły, okej, okay, dropią kukły, zajebiście. Z tym giercowałem, a temu streamowałem. Aha. Jestem z siebie dumny. Fame dojebany, co? Tak, tak. To śmieszne czasy, kiedy kurwa... Wtedy z Marty L wszyscy cisnęli w chuj bekę, że jest pierdolnięta, a w dzisiejszych czasach, x lat później... W sumie to jest jedyny powód, dla którego ona się stała znana, nie? Jest znana z tego, że jest fanką zespołu Race Remurd. Wierną fanką. Bardzo wierną fanką. Idźcie na dół. 21.37, prawda? Idźcie na dół! Powiedziałem. O kurwa, zapomniałem! Do góry, Paweł! Au! Zakuło mnie w odbyt. Ach. Dobra. Czy ich da się, kurwa, zatruć gównem? Czekaj, mam w chuj strzał nieprądowych. Chuj strzał poisonowych. Hopy! O nie! Czemu mi się target wyłączył? Okej, jestem martwy, w chuj. Nawet nie jestem pewien, co mnie zabiło. Wyłączył mi się target. Kliknąłem przycisk myszki, żeby wcelować się i się odcelowało. To już wielokrotnie się stało w tym rany na nauku, więc nie dziwi mnie to, ale mnie to wkurwia nieziemsko, szczerze mówiąc. Czekaj, co? To weź w ręce, chłopie. A idź, którędy ja szedłem? Tu w dół, czy nie? Chyba tak. Muszę kupić ten kamieni, co? Burdele były w każdym Wiedźminie, ale tylko w trójce można było w Gwinta zagrać, czyli najlepiej. Jebać Gwinta, Gwint jest tak słabą grą. No nie mogę grać Gwinta. Siemano. Zostało. DLC. DLC oprócz Awy, tak naprawdę. I w sumie tyle, no. Zejdź na dół, zbejtuj i do góry. No to żeś zbejtował. Widziałem wczoraj na TikToku Food Lab, czy jakoś tak. Wczepiają brokułą lub coś lub bananą i one się ruszają. Widziałem te dziwne rzeczy. Ale pytanie, czy to jest prawdziwe, czy to jest w sposób AI jakieś, animacja. Ja to widziałem mniej więcej i też widziałem właśnie te żywe warzywa i to wyglądało strasznie. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Nie mam pojęcia. Gwint zajebisty, ale ten Wiedźmina jest, bo oddzielny. Jest przekombinowany. Ja nie wiem, ja jak trafiłem w Wiedźminie Trójce na Gwinta, zagrałem pierwszą tą partyjkę, tą tutorialową, miałem takie, okej, okay, już wiem, że nigdy więcej nie chcę grać w Gwinta. Przekurwa nigdy. Nigdy nie dawajcie mi kurwa Gwinta. Ja chcę się napierdalać i słuchać historii. Zatrujesz się? Kurwa, daj stópkę, daj stópkę! A, kurwa! No i co?
Wiem, że tam jest sniping point, nie? Ale jak tam dojść, tam gdzie jest ten typek? Ja stamtąd strzelałem, nie? Na tym, na moim bowrunie. Ale nie wiem... Kurwa, którędy tam dojść? Tędy po prostu? Nie, tu są drzwi zamknięte. Czy nie są? No są. A, tutaj jest nudny, najlepszych kart nie zdobyłeś? Pewnie, że nie. Pewnie, że nie, ale mnie ogólnie karcianki nie rają. Ja jedyne karcianki, znaczy było parę karcianek, które ja lubiłem rzeczywiście. Ja w tym online'owych dwie chyba. Grałem w... Kurwa... Jak nazywa się ta gra karciankowa, którą streamował MKRR na samym początku, jeszcze przed Hearthstone'em? Ktoś pamięta? Ja w to grałem. Dość sporo, na studiach jeszcze. Nie MTG, nie MTG. Jakieś japońskie gówno. Z jakiegoś japońskiego anime chyba, jeśli się nie mylę. Nie było to ani Yu-Gi-Oh, ani Duel Masters. Duel Masters grałem prawdziwe, karciane. Takie papierowe, nie? MTG nie, Yu-Gi-Oh też nie. No właśnie nie, 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 nie. To może to było, to nie było Duel Masters. MKRR generalnie na tej grze karcianej się wybił. Później jak zaczęło się Diablo i HS, to się wybił jeszcze mocniej. Ale on zaczynał od innej karcianki. Też miałem, ja mam za sobą nawet tam gdzieś na półce, mam dwa deki do Duel Masters. Ognia i Mroku. Oryginały oczywiście, nie jakieś tam podróbki. Dla śmieci. Yu-Gi-Oh miałem podróbki. Yu-Gi-Oh podróbki na tym, na kolonii. Na straganie kupione. To też był klasyk, nie? To też był kurwa klasyk. Poczekaj, ten pan. A! Przestań się kurwo ruszać! No No... Okej. Okay. Tam jest jeden, który tam jest. On do mnie będzie strzelać z góry. Na dole coś zostało jeszcze? Ale ci wkurwiają. Może Pokémony? Nie, kurwa, no musiałbym zobaczyć, ale teraz mi się nie chce. Czy mam tego lwa 9K powera? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Na pewno mam tego czerwonego smoka, którego miał główny bohater Duel Masters, którego imienia teraz nawet nie pamiętam. Noż ty, kurwo. Nie trafia do mnie, nie dorzuca. Czemu moje strzały tak krzywo lecą? Ale on mnie stresuje tymi, kurwa, firebombami. Jaki on ma zajebisty hitbox, w sensie bardzo realistyczny, nie? Kurwa, jak on tu trafi, to ten chuj wybuchnie i mnie zajebie. Ej, czy hitboxy w przeciwników w dodatkach się zrobiły lepsze? Bo normalnie, jakbym celował obok niego, to bym go trafił w podstawce, nie? A teraz? Teraz trafiłem w niewidzialną... ścianę. Krzywy pisiorek, krzywosika. No tak, no. Był taki mroczny za 15K dojebany, albo 13? A ja nie wiem. Ja mam papierowe. To ja nie wiem, o jakich tysiącach mówimy. K. Ja mam papierowe po prostu. A, oni, ojej, ojej. Oj, 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 o ty masz dużo, kurwa, tego, HP. Nie lubię cię. Uff. O, to nie, ja chciałem Esusa jebnąć. Najlepsze jest to, że te drzwi, które właśnie otworzyłem, będą już otwarte, nie? Więc nawet jak się wyjebie, mogę iść dalej. 15K power. W Duel Masters się jakiś power liczyło? Nie pamiętam nawet, szczerze mówiąc, takich rzeczy. O kurwa, poczekaj. O! Okej, pamiętam to miejsce na dole. Na dole jest ból i cierpienie, nie? Tak naprawdę, więc... Tam chyba nie ma nic, co mnie interesuje, tak mi się wydaje. Więc olejemy schodzenie na dół. Czy pan się może poskładać w końcu? Aha, no to dobry rol. Nie składa się, teraz się składa. Nie składa się. Ojej, kuj, kurwa. A, fita. A. Podróbek mam tyle najebane, że ciężko to unieść. To chyba każdy tak miał, nie? Bo na wszystkich jebanych koloniach i tam obozach, na tych bazarach można było dorwać, o Jezu, to nie jest ta strona, dorwać za, nie wiem, 5-6 zł zestaw, nie wiem, 50 kart, nie? O! Okej. Okay. Więc nie ma problemu żadnego, żeby tych podróbek mieć najebanych, kurwa, tysiące. Jeśli parę złotych więcej przeznaczysz. Fume Knight to blisko, no. Możemy glitchować w dół. Glitchować w dół. Mogę czekoladkę jakąś? Deathlinger, Lion of Chaos, kurwa. Bo ja nie znam. To takiej nie mam na pewno. Takiej to ja nie widział. Ale mam mechaniczne smoki i inne gówna. Niestety te karty są gówno warte, więc ich nie sprzedam. Pewnie nigdy. Będą leżały do końca świata w mojej szafce. Hello! Bo! Okej. Okay. Hello! Goodbye! Dobra, wiecie co, kurwa, ja spróbuję przebiec przez to po prostu. Ja się bawię z nimi, ale po co? Paweł, ty grasz SL1.
nie masz celu w zabijaniu ich po drodze wszystkich. Oprócz tego, żeby przeżyć na przykład. O, proszę. Bo mogą cię zajebać. Okej. Okay. I zablokować ci drogę i te sprawy, nie? Entom, dobry wieczór, siemanko. Jedyne karty, jakie miałem, to piłkarskie. Bo jakbym podstawował, co to był hype. I się na przerwę oglądało kolekcję każdego. Nie mam punktów na straszaka. No. Aaa. Ależ się wystraszyłem. Iframesy zadziałały. Grawitety też. Znaczy, nie myślałem, że mnie zablokują chuje w przejściu po prostu. Co zrobisz? Kurwa, co jak co? To jest zjebane. To Milki, te Supra jest gówno. Ale czekolada Milki? Ja pierdolę. Przeraża mnie, że w Ameryce podobno każdy, kto jadł amerykańską czekoladę, mówi, że jest tak chujowa, że to, co mamy w Europie, to jest po prostu nieporównywalnie lepsze. Że u nich czekolada, te wszystkie Cadbury's, nie, Cadbury's jest chyba brytyjskie, tak? Hershey's, kurwa i tak dalej. To się w ogóle, nie, pierdolę, nie porównuje z tym, co jest u nas. W UK te czekolady też słabe. Pamiętam, jak mi siostra raz przywiozła z UK czekoladę. Korzystając z tego, że nie zużyłem TTS, pragnę przypomnieć pewną anegdotkę. Mianowicie Mianowicie taką czekoladę, chyba właśnie Cadbury's, w kształcie jakby pomarańczy, dosłownie, która miała takie właśnie jakby ząbki pomarańczy, które się jakby wyłamywało od środka, jakbyśmy taką pomarańczy po prostu, nie? I ona była tak kurwa dobra, Zilux, że... Nie TTS Cup. O! Weszło. Że ja na tym bazuję mój smak brytyjskiej czekolady, nie? Bo to jest jedyna brytyjska czekolada, jaką ja jadłem. Być może był to jakiś tam ewenement. Trafił. Ale była kurwa no... O jaje, co tu się odpierda? La. No ciasno jest kurwa. To dziś jest do kupienia? O proszę, o widzisz. Ale z jaki to jest ten firmy? To nie wiem nawet. Czekoladowy pomarańcze w Dills? O widzisz. Nie wiem, gdzie mam najbliższy Dills. Wiem, gdzie jest w moim rodzinnym mieście. Ale we Wrocku ni chuja nie mam pojęcia. Jest taka pomarańczka, są różne smaki. O, Dills u mnie jest, zapraszam, dobrze. Już, to nie tutaj. Już idę. Znaczy, mówię, ja wiem, gdzie jest u mnie. W moim rodzinnym mieście, nie? Ale tu, gdzie mieszkam teraz, we Wrocku, gdzie jest Dills jakiś najbliższy mnie? Kurwa. No niby jest tam Google Mapa, nie? Żebym sobie włączył. Ale, czy jestem na tyle zdesperowany, żeby szukać czekolady w Dills? O kurwa. Chyba nie. Ja lubię Milkę. To jest w każdej żabce. A co to? To. Dobry bit. Mogłeś więcej włączyć tego to. To by było śmieszne, Imo. No i tu jest kurwa ciasno, no. Przy tych chujach. Ja! W końcu przejdę przez nich. No i tyle. To jest smutne. To kosztuje 5 zł. Ma w sobie kurwa czapeczkę na penisa, taką małą, kartonową. I 14 gram czekolady. 14 gram. Scam. Wolałbym sobie kupić... Ile kosztuje normalna tabliczka czekolady Milki? Z piątkę pewnie, nie? Teraz, w dzisiejszych czasach. Przy tej jebanej inflacji i innym gównie. Wolałbym sobie kupić dwie tabliczki Milki zwykłej. TTS no limit, zdejmij limitera. Nie, no nie można. Żebyście się zbyt wolni nie poczuli przypadkiem. Za dużo dobrego, to jest też złe, nie? Na przykład jakbym ja cały czas miał czekoladę do jedzenia, to jest niezdrowe, na przykład Bulbi. Bulbi poniedziałek zjadł KFC i do dzisiaj go brzuch boli. Chłop miał taką srakę, że musiał do domu dzisiaj iść z pracy. Zapłacimy za TTS. może kiedyś. Ale zamiast płacenia za TTS, jest takie coś jak BitBot chyba, tak to się nazywa, BitBot? To mnie bawi troszeczkę. BitBot polega na tym, że możecie płacić bitami za to, żeby mi w grze jakiś przycisk kliknąć na przykład, nie? To mnie bawi bardzo. Po prostu biję się z botem i za ileś tam bitsów ktoś może na Twitchu mi powiedzieć: hej, wiem, że nie chcesz, ale ja chcę teraz kliknąć atak. No i chuj, no i cześć, nie? Jak to mnie trafia, ja nie wiem. Hello? Okej. O, nie okej.
Prawie okej. Chyba zjem kukłę, żeby mieć więcej HP, bo znowu mi się chyba od dwóch śmierci zrestowało do połowy. Na Discordzie masz zdjęcie, chyba o to chodzi. Poczekaj. A gdzie? Elden Ring? Nie. Na rozmowach czy gdzie? Osiągnięcia? Też nie. Nie wiem, nie widzę. Nie widzę. Weź Katringa i zamiast drabiną skocz na półkę do przodu? Ho, to jest też pomysł, nie? To jest też pomysł. Jakiś. Pytanie, czy to mnie da mi przeżyć. No nie wiem, jak nie spróbuję, to się nie dowiem, nie? Ale to nie jest tę stronę. Not this way. A priv, panie, ja w privy nie patrzę. Privy to dla mnie, no, mi trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, że mordo, napisałem ci na privie na Discordzie. Nie wiem czemu, całkowicie nie widzę, jak ktoś do mnie na privie pisze. Nie czaję, kurwa, jak nie mogę tego Godfreya zrobić no-hit? Jak to jakiś kloc jest w porównaniu z Malenią? O, okej, przeżyłem. Ała! Oni nie wychodzą, zajebiście. Wiesz, malenie ćwiczyłeś dziesiątki godzin. Dosłownie, nie? Dosłownie. Mogę już tu zejść? Mogę, dobra. Teraz szybki sprint do drabinki. Pytanie, czy wejdę? Ho! Ale ja chcę drabinką? Ja nie chcę, ja chcę tutaj. Ej, ja chcę tutaj, nie? Okej, dobra. To był dobry pomysł. To był świetny pomysł. Fantastyczny. Kurwa mać. Ja pamiętam. Zobacz, gdzie jest ognisko? Tutaj. Teraz ja muszę iść po tym łańcuchu, tak? Po łańcuchu, dostać raka 30 razy. A nie, to jest inny łańcuch. Muszę iść po to gówno, które się odpala. Po ten dings, co się wkłada jako klucz jakby, nie? Gorące, żelazne berło. Tak mówię o swoim nosie. Okej, okay, tędy nie wyjdę sam. O ty kurwo, nie mam ringa, nie? Nie mam z tą ringa. Misja, aby zdobyć ogniste berło. Czy mogę po ogniste berło na Hama przebiec koło tych wszystkich pojebanych, wybuchających, skaczących? Nie wiem, jak to nazwać tych przeciwników nawet. Śmieci po prostu? Czy chodzi o kutasa? Nie, chodzi o nos. Pewnie, że o nos. Stary, mówiłem, że o nos. W ogóle nie słuchasz, co mówię. Bo tak, idziemy tutaj i to nie jest po miejsce, nie? O ty kurwo. Tu idę tam, gdzie jest kancer. Ja tam do kancera nie chcę. Ja chcę gdzieś indziej iść. Czy chcę tu iść? Coś... O kurwa. Okej. Ja się nie spodziewał, że oni aż tak głęboko przyjdą. Tu Maldrona jest. No właśnie, ale ja muszę iść po łańcuchu, ale w inne miejsce. Gdzie jest to drugie miejsce? Tam? Na górze? Ała, kurwa mać. Co za dziwka. Gdzie jest to drugie miejsce po łańcuchu? Ja kurwa nie pamiętam. Jak tam się dochodziło? To jest co na górze nade mną? Obok ogniska? Serio? Nie, ten łańcuch na górze to jest ten, który jeszcze na samym początku, nie? Okej, dobra. Na samym początku tym łańcuchem szedłem. Czy to jest jeszcze wyżej? Jestem tutaj, koło ogniska. No dobra. Dobra, ja pamiętam, to będzie bolało i wybuchało, nie? Będą ściany, które można obniżać. Umrę, czy nie? Nie. Dźwignia nie ma iframesów, okej, to jest dobre info. A za dźwignię, no, za dźwignię. Spal kurwia. O. Ty jebana. Oła. Ty masz melee damage i to taki kurwa konkret. O. Nie myślałem, że mnie spuszuje. Musisz pierw otworzyć kratę obok wielkiego chuja. Ale to muszę iść naokoło. Najpierw, nie? To nie jest tak, że już sobie teraz otworzę tą kratę obok wielkiego chuja. Muszę zapierdalać, nie ma nic za darmo. Ni? Dobra, panie byku. Ała! Boli. Pal tą kurwę. O! Okej. Nie wiem, co z ciebie dropi, nie chcę tego, ała. Mhm. Czy ona się... Aha, tepła. Ha, tracking! Okej. Ja pierdolę. Potrzebuję kamieni. Na bezpiecznie. No i znowu się odtargetowało. Nie widzę, gdzie strzelam. Halo? O, poison w jednym strzale? Serio? A nie, to nie poison. Ogień dostaje, głupia. Piękny. Dawaj. Prawie. Jeszcze... Okej, ma poison? Czy to ogień dostaje? Nie, ma poison. Dobrze, kurwo, wykrwaw się. Okej, myślałem, że będzie akurat na styk. Guess what, nie było. Ich można zatruć, nie? O, ty kurwo. Nie masz headshota, nie? Hello? Przestań zwiać.
Dobra, spierda... Nie warto. No miałem wybór albo zginąć od chuja, albo wejść w to. Napisy końcowe nie, idziemy kurwa po berło. Idziemy po berło, stary. Myślisz, że po co ja tu idę? Jakbym chciał skończyć, to bym już skończył. I tyle. Poczekaj, poczekaj. Te kurwi tutaj. Podlecz. Już mam taktykę, nie? Chodzę, robię klik. Kurwa, przeżyło. Kurestwo. Okej. Okay. Nie okej. Okay. Dobrze, stój w ogniu, stój w ogniu. Kurwa, helikopter w ogniu. Okej. Okay. Siup. O ty kurwo. Znowu zapomniałem o tobie. Okej, okay, ty nie masz pojza, dobrze. Ja pierdolę. Coś tam się stało im? No nic, kurwa, nie boli. Dyskietunia 1234. Siema ludzi, siema platynę wszystkich Souls. Graty. Ja nie mam w żadnym, bo platyny mnie w ogóle, kurwa, nie jarają. Ale gratuluję, siemanko, dyskietunę. Jakiś poison coś? Nie? O! Żryj! Żryj! Kraty po to też skróty, a w sumie tak, ty tu nie otworzyłem, nie? Możemy otworzyć, prawda. Ha! Lamus! Nie ma platyny! Poczekaj, bo stąd nie mogę jakoś tam pana klepnąć, nie? Kurwa. Co ja sobie myślę, to żeby... No dawaj. Ile to trwa? Jezusie Mario. Weź tu mu, kurwa, strzel w stopę, albo w rękę, w penisa, no... Albo w nic. Bo to był hitbox broni tylko, a nie jego. Skończ się ogniu. Proszę. I niech on do mnie przyjdzie. Chodź, kurwiu. On nie przyjdzie, czy przyjdzie? Coś tam idzie, coś idzie, okej. O! Co to kurwo jest za zasięg? Najgorsze jest to, że on wybuchnie, jak tu jest przy tych beczkach, nie? He, he! Weź umrzyj. Niech się ten poison zje, co? O kurwa, okej, okay, okej, okay, dobrze. Dał mi chwilę na uciekanie. Stamina. Okej. Okay. Okej, okay, kolejny... Oh. Poison. Wyjebał się? Żyje. Weź kurwo, umrzyj, proszę cię. Okej. Okay. Po prostu się nudziłem. Ma wielką pałę, ma wielką pałę, ma ogromną pałę. Amazing. Okej. Okay. No hit, patrzcie, widzieliście to? No hit. Zero, ani razu mnie kurwa ten płomień nie ruszył. Łatwa ta gra jest. Ja pierdolę. Otwieraj. Amazing. Nie, macki to ja nie chcę ruszać na razie. Nie chcę macać. Kurwa, naprawdę ten drzew przechodzi za każdym razem jak się wyjebie? Teraz jest skrót, więc w sumie okej. Okay. Remo maszino, tak. Skrót lewo? Czekaj, co? Welcome home, good hunter. Prod by Oscar. Dobry wieczór, siemanko. Jaki kurwa skrót lewo? Aż się... Aaa, okej, okay, dobra. Prawo od wyjścia, nie? Jak wychodzę tutaj, to prawo. To tutaj fake info, fake... Jak info. Nie, czekaj, bo ja stąd wyszedłem. To dobrze, to miałeś rację, bo ja stąd wyszedłem. Dobra, never mind. Ja głupi. Ja myślałem, że ja stąd wyszedłem. Masz rację, zjebałem ja. Ja myślałem, że z innego korytarza wyszedłem. Czekaj, kurwa, tędy się idzie? Naprawdę? Kałkiem tego miejsca, nie pamiętam. Wzruszony korzeń to leczy? Czy mi się wydaje? To leczy i chyba nie wyłącza mi się to leczenie, jak mi je wymaksuje na HP, nie? To trwa długo, ale lekko leczy, bardzo słabo. Przeżyję? Przeżyję. Dobra. Pytanie, czy ja chcę zagrać to bezpiecznie, czy ja chcę przebić na hama? Chyba chcę to zagrać bezpiecznie. Pytanie, czy bezpieczeństwo jest dobrym wyborem tutaj. Na dole będzie NPC? Na dole czego? Czy was da się zatruć? Da się, okej. Okay. Po czterech strzałach. A wykurwiajcie, niech was zeżre zaraza. Styknie czy nie styknie? Pięknie, zgon. I teraz ty. Wyjeb się na ryj, patrz, ucieka, ucieka, boi się, nie? Czuję tą dominację. Raz. Dwa. Trzy. No, trzy! Kurwa, dużo ich tutaj. Cztery. To jedna. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, dobrze. Zatrute. Ale jumpscare, no nie wszedł, nie wszedł. Nie wszedł. Na dole będzie NPC, jak jedziesz drabiną na końcu tego korytarza. W sensie tam przy skrócie, czy gdzie? Halo, ty żyjesz? Helga. A, bo to inna Helga. Oh, my God.
Nie warto, nie warto, nie warto. O. Teraz będzie ból, nie? Najdłuższy meme, prawda? Chyba najdłuższy. Ja zapomniałem o inwazji tutaj. O ty kurwo, Rachel. Nie, bufuj się kurwa, w dupę za tego bufa włóż. Ja mam ring kamienia, mam. O kurwa, u niego nic to nie daje. Okej, okay, dał się napić? A czy ty... Kolego, da się ciebie zatruć? Pewnie się da, nie? Okej, okay, jak najbardziej. Wiesz co, to stój tam z tyłu. Przyjmuj kurwa moje strzały na ryj. I zdechnij kulturalnie. Dark Souls 2 to jest chyba ostatni Souls, gdzie ci NPC... Oho, NPC AI inwazje nie rolują każdego jebanego ataku, nie? W DS3 to AI po prostu ma input reading straszny. NPC AI i tak samo na przykład boss typu, jak to się nazywa? Half-Light, włócznia kościoła, kurwa. To jest kancur straszny. Dobra, które drzwi prowadzą tam, gdzie ja chcę iść? No nie te, chyba, nie? Ja nigdy nie pamiętam. A nie chciałbym ich wszystkich robić. O, Lorn często roluje, kurwa. Okej. Okay. Nie tutaj, zastanów się dobrze, okej? Okay. Czary i zwinny? No nie pomagają mi, kurwa, no. Twardy wróg, ja jebie. No nie pomagają. Miałem nadzieję na jakieś pomocne wiadomości typu tutaj! Przed tobą przejście! Palec, ale dziura! No i chuj, no i cześć, no tyle sobie kurwa popomagał, no. O ty jebana. Gruba kurwo. Które to są kurwa drzwi? Przebiegnę przez to. Nie chce mi się ich napierdalać po raz trzeci. Nie, drugi, raz ich tylko zabiłem. Ale to jest kurwa... Oh. Mając mało HP i mało damage'u. No kancur, przechodzenie przez takie lokacje, kiedy kurwa każdy przeciwnik ginie od 34 ataków. Gdzie jest ten jebany skrót? Tędy? Przy przepaści, kurwa to nie jest tutaj, o chuj, dobra. To nie był skrót, ale przeszedłem. No hit łatwo. Myślałem, że spadnę za tego łańcucha i będzie śmieszne, ale na szczęście nie. Przy przepaści, ale też dwóch przeciwników tam jest, kurwa, okej, okay, dobra. Proszę, proszę, ja panią proszę, ja pani nie przeszkadzałem, nie przerywałem pani, jak pani mówiła. O ja jebie. Dobra, spokojnie, one nie chodzą po drabinach, nie? Są głupie, grube, nie mają nóg. Przy przepaści jest przeciwnik. Dwóch przeciwników. Przepaść. Jest tu przepaść, to są jedne drzwi. Jest tu przepaść, to są drugie drzwi, zakładam, że te jednak. Czyli tu szedłem teraz, co mnie właśnie, o, zabiły. Ona będzie płonąć już teraz, nie? Bo ją ta poprzednia rozpaliła i o. Hello? No wybuchnij! Co za kurwę, Ref, znowu mi się odtargetowało. O, o. Nie wybuchaj jeszcze, nie, poczekaj. Okej. Okay. Git. Okej, okay, dobra. I to były te drzwi, które jak ostatnio otworzyłem, teraz. Tylko, że mnie te baby zabiły. Dobra, i jest sprawa taka, że... Te baby... Jakie baby? Ke baby. Kebaby są opłacone, kurwa, 3 sztuki. Reagują na czaszki nęcące, czy mi się wydaje? Dobrze pamiętam? Chyba dobrze pamiętam. Ale czy na pewno, kurwa, nie wiem. Tego tu ja nie wie. Paweł nie wie takich rzeczy. Nie pamięta. He, he. A macie, kurwa, tam. O, patrzcie. Patrzcie, co tam jest. Hello? No chuj, mam berło, nie? Mam beuro. Bałem się, że tam animacja podnoszenia będzie, wiecie, tak jak wyciąganie jebanego Excalibura, ale nie. Jakie baby? Kebaby. Czyli mamy to. Uwaga, wkładam moje wielkie, płonące berło. Jak ten, kręty miecz, fragment krętego miecza, nie? Dark Souls 3. I cyk, cała machina rusza. I teraz wszystkie jebane windy, które stały od samego początku wejścia do DLC, zaczęły się ruszać. Więc tak naprawdę to jest świetny design. To, ten design tutaj tego miejsca, że po tym jak tu przyjdziesz i zrobisz to, co właśnie zrobiłem, odblokowują ci się kolejne pokoje poboczne od góry schodząc po raz kolejny. To jest tak fajny design, to mi się tak podoba. To jest niby taki, znowu, że backtracking. Po raz kolejny przechodzisz ten sam zone, ale w inny sposób. Masz nowe przejścia, masz nowe windy, które cię w inne miejsce prowadzą. To jest mega fajne. To im się naprawdę udało, według mnie.
W lodowym DLC też jest taki backtracking, nie? Z tym lodem, który roztapiasz i później znowu przechodzisz przez to miejsce, gdzie roztopił się lód. Ale tu mi się to wydaje ciekawsze, szczerze mówiąc. To lodowe jest takie już takie naciągane bardziej, aniżeli to, co jest tutaj.